Halo? Okej, mam nadzieję, że mnie słychać jak w live'ie. Chociaż rano czasami w głowie rzeczywiście jednak te myśli zimno, chłodno, czasami deszczowo. Siadaj chłopie w samochód, włączaj muzykę, po 10 minutach jesteś w pracy. No to jedziemy. Czas leczyć was, czas pomagać ludziom. Dzisiaj jest poniedziałek, chyba 18, nie jestem pewny, ale tam na pewno umieścimy datę. Poniedziałek, ciekawy jestem, ilu z was właśnie jest w drodze do pracy i ilu z was ma przynajmniej godzinę do pracy, bo ja na przykład do pracy jeżdżę godzinę 10, godzinę 20, w zależności od wąskiego gardła, którym jest most, przez który trzeba przejechać. Ja mam to szczęście, że jakiś czas temu zmieniłem swoje miejsce pracy i teraz na rowerze okazuje się pół godziny. To super dystans, żeby rano wsiąść na rower i zdecydować o porannej przejażdżce. No, kiedyś nie było to możliwe, dlatego tym bardziej się cieszę, że to wyjście ze strefy komfortu jest o wiele łatwiejsze. Chociaż rano czasami w głowie rzeczywiście jednak te myśli. Zimno, chłodno, czasami deszczowo. Siadaj chłopie w samochód, włączaj muzykę, po 10 minutach jesteś w pracy, ale nie ma tak lekko. Poza tym znów będę mówił banałami. No w samochodzie, jakby nie patrzył, nie ma dostępu do takich super widoków i takich dźwięków, a to naprawdę takie szczegóły sprawiają, że potem cały dzień zdecydowanie inaczej przebiega. Także mimo tych niechęci rano, które się zdarzają, to potem wszystko mija i to zaraz chyba słyszę, że życie się przedłuża. No, ale temat wychodzenia ze strefy komfortu myślę, że możemy kontynuować, bo temat jest niesamowity. Ciekawy jestem, jak ty podchodzisz do tematu komfortu. Czy wolisz, jeżeli wszystko jest no, takie samo, jeżeli możesz faktycznie spodziewać się, że każdy kolejny dzień będzie. Nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, że nie wyjdziesz z tej strefy komfortu. No, domyślam się, że skoro słuchasz tego kanału, to raczej należysz do tych osób, które szukają wychodzenia ze strefy komfortu, a przynajmniej jeżeli aktywnie nie szukają, no to nie załamują się w sytuacji, w której po prostu dochodzi do momentu, gdzie trzeba wyjść z tej strefy komfortu i chociażby znaleźć szybko rozwiązanie jakiegoś, nazwijmy to, wyzwania, może nie problemu. No, co może być wyjściem ze strefy komfortu? Wyjściem ze strefy komfortu, chociażby oprócz tego, co mówiłem, może być jak najbardziej wstawanie rano, ale też może być zmiana jazdy do pracy. Jak tam, Łukasz, u ciebie strefa komfortu? No ja mam to szczęście, że do pracy nie mam tak jak ty samochodem godzina 15, tylko rowerem pół godziny. No ale myślę, że chyba znalazłeś jakieś sposoby, żeby wyjść ze strefy komfortu. Co polecisz naszym subskrybentom? A właśnie, a propos, zachęcamy do kliknięcia, zasubskrybowania kanału. Będziemy ten sezon Bracia Rodzeń w drodze poszerzać. Będziemy tą drogę wydłużać i będziemy poruszać mnóstwo tematów, które mamy nadzieję przydadzą Wam się do przedłużenia życia. Okej, jesteś na rzeczy. Właśnie wąskie gardło, o którym mówiłem wcześniej, czyli most na Odrze. Różowy most tolerancji właśnie przed nim. No coś tu się leciutko przyblokowało. Teraz już jest okej, ale no, na krótko wyjście kolejne ze strefy komfortu. No ale to dobrze, to jest tylko możliwość, żeby praktykować. No przecież nie będę wyzłośliwiał się na lekki korek przed mostem, bo nie mam na to wpływu. A wiem, że niepotrzebny stres, no, spowoduje niepotrzebne po prostu skrócenie życia, mówiąc obrazowo. Tylko się cieszyć,
że akurat moja trasa do pracy to lasy, trasa wzdłuż jeziora, ale mimo wszystko trzeba się rano zebrać, wyjść ze strefy komfortu i ruszyć w drogę. I kiedy mówię o wyjściu ze strefy komfortu, też wcale nie miałem na myśli muchy wpadającej do oka, bo to jest po prostu wkurzające. Muszę sobie z nią poradzić i wyciągnąć ją z oka lewego. Tu bardzo ładnie właśnie mijam dzielnego rowerzystę. Widać, że chyba jedzie do pracy. No takich ludzi to naprawdę podziwiam. To jest niesamowite wyjście ze strefy komfortu. Chociaż po jakimś czasie to tak wchodzi w krew, że nie jest to strefa komfortu, czyli tylko jakby ustalony schemat, świadome postępowanie, no, wydłużania sobie życia, a chyba przecież o to chodzi. No bo nie ma lepszego sposobu na przedłużenie życia niż regularne wychodzenie ze strefy komfortu, ale takie wychodzenie ze strefy komfortu to czysta przyjemność. Okej, wszystko idzie zgodnie z planem. Tak jak mówiłem, przerwa w miejscu, w którym zwykle, jak jest wszystko zgodnie z planem, się zatrzymuje. Wiadomo, 1,5-godzinna droga, trzeba wyprostować nogi, zrelaksować się. Także... chodźcie zobaczyć. Ulubione miejsce moje. Odsłonię kamerę. No ewidentnie, no to tu już o wychodzeniu ze strefy komfortu mowy nie ma, no bo to jest czysty komfort i relaks. Ale myślę, że to jest... no dla mnie to jest bardzo ważne, żeby jednak ten moment taki w trakcie, no często 1,5-godzinnej, tak jak mówiłem, drogi do pracy jednak wystąpił. No chociażby po to, żeby później w tej pracy trzymać poziom, żeby mieć energię i motywację do leczenia, diagnozowania. Można spotkać czaple. To jest ten moment. Okej, koniec przerwy, ale przerwa ważna. No jednak taka wymuszona pozycja, no siedząca w samochodzie, no wymaga tego, żeby jednak dbać o chociażby kręgosłup. Nogi, mięśnie muszą się kurczyć, ta tłocznia taka mięśniowa, która powoduje, że krew w nogach krąży dobrze, że nie tworzą się żylaki, no że to tam wszystko musi po prostu chodzić tak jak należy. No a przy częstym jeżdżeniu jednak dochodzi do ucisku i zaburzenia funkcjonowania tej tłoczni mięśniowej, dlatego to też tak ważne jest chociażby w samolotach przy długich lotach, gdzie jeszcze dochodzi do tego różnica ciśnień, żeby jednak mobilizować te mięśnie pod udzi, no jako profilaktyka choroby zakrzepowej, czyli jako dłuższe życie. Okej, niedługo kończę drogę do pracy. Właśnie minęła godzina niecała. Zostało mi jeszcze 5 minut. Ostatnia prosta. Dzisiaj poniedziałek. Zwykle taka organizacyjna informacja. Może niektóre osoby to zaciekawi. Zwykle dzień wygląda w ten sposób, że... lekarz ma zwykle 30-40, no może nawet 40-50 w wyjątkowych sytuacjach 70 pacjentów.
To wszystko zależy od okresu, w którym pracujemy. Tak zwany okres infekcyjny wymaga od nas cięższej pracy. Chociaż przyznam, że ilość 70 pacjentów to już jest ilość nadludzka. Tutaj trzeba do tego się przygotowywać dosłownie, ja mówię, jak do maratonu. To znaczy przede wszystkim wyspać się, dobrze jeść przez cały tydzień, nawadniać się. No, aktywnie spędzać czas, no po prostu być w naprawdę dobrej formie, żeby na dobrym poziomie przyjąć tak wielką ilość osób, a każdy ze swoim indywidualnym problemem w ciągu dnia, więc lepiej, żeby system, żeby menadżerowie i sami lekarze nie doprowadzali do tego, aby tych pacjentów było aż tak wielu, bo to się przekłada zawsze na jakość wszędzie, nie tylko wśród lekarzy. Miłego dnia, odezwę się po pracy. No, do usłyszenia w następnym odcinku.